kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup i uroczyście otwieramy rok 2020. Mam nadzieję, że Wasz Sylwester był piękny i że Wasz nadchodzący rok równie piękny będzie. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym podzielę się z Wami moimi ulubionymi urodowymi trikami. Zebrałam 6 trików, których faktycznie używam na co dzień i bez których faktycznie nie mogę żyć. Dlatego też, jak widzicie, jestem dzisiaj w szlafroku, bo to właśnie nawiązuje do tego, że ja rzeczywiście tych trików używam, jak się szykuję, i one poprawiają mi humor i sprawiają, że czuję się, no nazwijmy rzecz po imieniu, piękniejsza. Zapraszam do oglądania. Trik pierwszy to suszenie włosów przy użyciu suszarko-lokówki. Wydawać by się mogło, że to nie jest nic odkrywczego, ale przyznaję szczerze, że wśród moich koleżanek mało kto tego używa. Mi wydawało się, że to jest taki, wiecie, jakiś gadżet, który niewiele więcej robi, że suszarka i dobra szczotka zrobią wszystko, a jednak ja zawsze strasznie się męczyłam używając szczotki i suszarki. Nawet przy włosach tak krótkich jak moje stwierdzam, że używanie suszarki i szczotki jest trochę problematyczne. Jeżeli ktoś ma wprawę, to super, natomiast zawsze wychodzi to, kiedy robi to fryzjer. Kiedy na przykład robi, wiecie, jakieś tam podcięcie końcówek i fryzjer wyciąga mi włosy na szczotę, to rzeczywiście wtedy wyglądam super. Ale ja sama sobie nie jestem w stanie tutaj, wiecie, tak z tyłu powyciągać tych włosów, żeby wyglądały super. Natomiast kiedy używam suszarko-lokówki, rzeczywiście jestem w stanie zrobić piękne włosy. Ja w tej chwili, żeby Was nie oszukać, suszę sobie włosy około 5 minut. To jest, słuchajcie, taka wygoda. Oczywiście, że moja długość włosów w tym pomaga, ale naprawdę suszarko-lokówka nie dość, że pięknie właśnie wyciąga te pasma, to jeszcze one są takie fajnie zaokrąglone. Wszystko oczywiście zależy od tego, w którą stronę suszycie te włosy. Natomiast ja pokochałam suszarko-lokówkę. Czuję się tak, jakbym wyszła od fryzjera, a nie mam umiejętności fryzjerskich. Potrafię robić tylko takie basicowe fryzury, w związku z czym, jeżeli chcecie, żeby Wasze włosy wyglądały super, a do tej pory nie używałyście suszarko-lokówki, ponieważ wydawało Wam się, że to jest taki niepotrzebny gadżet, to ja osobiście mówię Wam, że ja w tej chwili nie potrafię bez tego żyć. Moją drugą tajną bronią urodową jest używanie esencji do twarzy. Esencje są ultra popularne w tak zwanej pielęgnacji koreańskiej. Nie ukrywam, że wydawało mi się, że to jest trochę zbędny produkt, że i tak robię dobry demakijaż, i tak staram się używać jak najlepszych produktów do pielęgnacji twarzy, więc co tak naprawdę taka esencja może mi dać? Ale przekonałam się i zaczęłam ją stosować i muszę Wam powiedzieć, że zauważam naprawdę spektakularne efekty. Niektóre osoby mylą esencję z tonikiem, a to są dwie kompletnie inne rzeczy. Tonik ma za zadanie przywrócić właściwe pH naszej skórze i sprawić, żeby te zanieczyszczenia głęboko nie docierały do naszej skóry i żeby właśnie nasza skóra była w dobrej kondycji. Natomiast jeżeli chodzi o esencję, to esencja ma naszą skórę nawodnić i przygotować ją na wchłanianie aktywnych składników z serum. Esencja ma taką wodnistą, galaretkowatą, żelowatą formę i jest naprawdę silnie skoncentrowana, jeżeli właśnie chodzi o składniki nawilżające. Musicie też wiedzieć, w jaki sposób taką esencję aplikować. Niektórzy nakładają ją na wacik, ale to jest błędne, ponieważ esencję najlepiej jest nałożyć na przegubie dłoni, rozgrzać ją palcami i wklepać. I wtedy nasza skóra rzeczywiście ma szansę na to, aby te składniki aktywne z serum jak najlepiej się wchłonęły. Zapewne zastanawiacie się teraz, jak wybrać esencję do twarzy. Szczerze mówiąc, jest mało rozróżnień na esencję do twarzy suchej, mieszanej i tłustej, ponieważ głównym zadaniem esencji jest właśnie nawodnienie naszej skóry. Natomiast uważam, że warto jest taki produkt wdrożyć do swojej pielęgnacji, ponieważ ja nie mam skóry suchej, mam skórę mieszaną, ale jednak przebywam w pomieszczeniach klimatyzowanych, które naprawdę wysuszają moją skórę i okazało się, że ta esencja jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Mamy różne esencje, na przykład esencje ze śluzem ślimaka i tak dalej, które mają właściwości regeneracyjne i przeciwzmarszczkowe. Natomiast ja tak szczerze mówiąc jestem zdania, że jeżeli dobrze nawadniamy naszą skórę, to rzeczywiście widoczność tych pierwszych zmarszczek jest mniejsza, skóra wygląda coraz piękniej, te składniki z serum i z kremów mają szansę rzeczywiście mocno zadziałać i widzę z tygodnia na tydzień, jak moja skóra ulega poprawie. I oczywiście esencje nakładamy po demakijażu, po tonizacji, przed aplikacją serum i pielęgnacji. Moim trzecim wspaniałym trikiem urodowym jest używanie kompresu z czarnej herbaty pod okiem. Moi drodzy, kiedyś już wspomniałam o tym w jednym albo w dwóch moich filmach, natomiast uważam, że to jest tak wybitne, że muszę umiejscowić tenże trik w dzisiejszym odcinku, ponieważ jeżeli ktoś o tym nie słyszał, to będę bardzo szczęśliwa, jeżeli
tą metodę zastosuję. Słuchajcie, ja na paru z czarnej herbaty używałam pod moimi oczami w dniu mojego ślubu, ponieważ nic tak dobrze nie redukuje opuchlizny pod moim okiem. Mało tego, właściwości rozjaśniające sprawiają, że po prostu spojrzenie mi się otwiera, wygląda lepiej, wygląda piękniej. To jest bardzo proste, ponieważ czarną herbatę chyba każdy z nas ma w swojej kuchni. Nie potrzebujemy tutaj żadnych wielkich umiejętności, żeby coś takiego zrobić, ponieważ wystarczy po prostu zaparzyć czarną herbatę, przeciąć wacik na pół, zmoczyć go w tej czarnej herbacie i nałożyć pod oko. Ja zazwyczaj robię tak, że trzymam to około 15-20 minut, czyli jest to czas, w którym wykonuję makijaż oka i po tym czasie zdejmuję wacik i moja skóra wygląda lepiej, jest taka napięta, nie jest opuchnięta, jest rozjaśniona, no naprawdę uwielbiam. A kiedy prowadzę szkolenia, muszę wstać naprawdę o świcie i cały dzień muszę wyglądać dobrze, to po prostu nie wyobrażam sobie mojego życia bez okładu z czarnej herbaty. W związku z czym, jeżeli szykujecie się na jakąś super ważną okazję, albo po prostu jeżeli chcecie kilka razy w tygodniu zadbać o to, żeby skóra pod Waszymi oczami wyglądała obłędnie, to naprawdę przetestujcie i koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jak się sprawdza. Trik czwarty to używanie kolorowych, błyszczących linerów. Moi drodzy, nie ukrywam, że wybranie trików makijażowych do tego odcinka było dla mnie dużym wyzwaniem, ponieważ staram się uczyć Was mojej ulubionej sztuki makijażu na co dzień i nie chciałam powielać tematów i chciałam, żeby to, co Wam w dzisiejszym odcinku przekażę, rzeczywiście sprawiło, że Wasz makijaż będzie wyglądał inaczej. I uznałam, że jednym z tych trików będzie zaproponowanie Wam używania kolorowych i błyszczących linerów do oczu. Słuchajcie, bardzo wiele osób boi się linerów, ponieważ kojarzą im się one tylko i wyłącznie z czarnym odcieniem. Czerń rzeczywiście jest taka trochę obciążająca. Jeżeli ktoś ma głęboko osadzone albo opadające oczy, to może w nich nie wyglądać dobrze. Natomiast jeżeli wykorzystacie kolorowe linery w Waszym makijażu, to zobaczycie, jak będziecie ślicznie wyglądać. Ja to po prostu uwielbiam. Mało tego, moja powieka też jest opadająca, a kiedy używam linerów kolorowych i właśnie błyszczących, to jest bardzo ważne, że ja nie mówię o matowych, tylko o tych iskrzących, to ta opadająca powieka nawet w takim linerze wygląda fajnie i nie jest to podkreślone. Oczywiście mowa o podkreśleniu efektu opadającego oka. Mało tego, jeżeli nie chcecie używać takich mocno skoncentrowanych kolorów, jak na przykład kobalt, którego ja używam w pierwszej kolejności mojego makijażu, możecie zastosować tylko i wyłącznie brokatowy liner, który już w ogóle wygląda cudownie. I jeżeli nie macie czasu na poranny makijaż, a chcecie, żeby to spojrzenie tak pięknie iskrzyło, to nałóżcie sobie po prostu piękny, brokatowy, jakiś fajny, jasny liner wzdłuż linii rzęs, wytuszujcie mocno rzęsy i zobaczycie, jak Wasze spojrzenie będzie cudownie podkreślone. Trik piąty to mój tajny sposób na tuszowanie rzęs. Dziękuję wszystkim, którzy piszą w komentarzach, że moje rzęsy super wyglądają. To jest dla mnie bardzo miłe, ale muszę Wam powiedzieć, że mam trochę hopla na punkcie dobrze wytuszowanych rzęs. Uwielbiam, kiedy one są takie mocno pogrubione, mocno wydłużone i mam na to swój sposób, który chyba po raz pierwszy w tej chwili zdradzam. Jak wiecie, ja lubię mieszać ze sobą tusze do rzęs, aby uzyskiwać jak najfajniejsze rezultaty, natomiast nie ukrywam, że nakładam tusz do rzęs w dosyć specyficzny sposób. Bardzo popularną techniką jest aplikacja tuszu do rzęs ruchem zygzakowatym. A wiecie, co ja robię? Ja nakładam ruchem zygzakowatym, ale zanim to zrobię, to wbijam bardzo mocno tusz w nasadę rzęs, trochę ten tusz roluję i wręcz zamykam oko z tym tuszem. Oczywiście, że wymaga to ostrożności, musicie tego się nauczyć i tak wyczuć ten tusz, żeby nie włożyć go sobie do oka, natomiast jeżeli tak mocno właśnie wbijacie ten tusz w nasadę rzęs i potem wyciągając robicie ten ruch zygzakowaty, to Wasza nasada rzęs, Wasza linia rzęs jest spektakularnie pogrubiona, jest taka mocno wyczerniona, wygląda naprawdę niesamowicie, musicie koniecznie przetestować, ponieważ ja już wielokrotnie sprawdziłam tą metodę i nawet ten sam tusz nakładany tylko i wyłącznie zygzakowatym ruchem oraz nakładany ruchem zygzakowatym i wtłaczającym w nasadę rzęs wygląda zupełnie inaczej, więc przetestujcie i również dajcie mi znać w komentarzach. No i na koniec trik szósty to sposób na idealną pomadkę nude. Dobrze wiem, że jest mnóstwo kobiet, które poszukują swojego idealnego koloru, natomiast wiele z nas nie wygląda dobrze w tylko i wyłącznie jasnym kolorze położonym na nasze usta. I zanim powiem Wam, jak to robię, to opowiem Wam anegdotę z jedną z moich kursantek na indywidualnej lekcji makijażu, której pomalowałam usta właśnie w ten sposób i powiedziała do mnie: Małgosia, wreszcie mam taki kolor ust, jak chciałam, ja nigdy tak nie wyglądałam. No i właśnie chodzi o to, w jaki sposób aplikujemy pomadkę nude. I już Wam mówię jak. Moi drodzy, ja
używam dwóch kolorów, aby stworzyć piękny efekt ombre na ustach. Najpierw nakładam ciemniejszą pomadkę Nude. To może być nawet pomadka, która wydaje Wam się, że jest dla Was za ciemna. Odcień takiego zgaszonego brązu, zgaszonego różu będzie idealnie sprawdzał się właśnie na tym etapie. I jak już to zrobicie, uwaga, możecie oczywiście tą ciemną pomadkę nałożyć tak o 1 mm wyżej, żeby sobie usta troszkę powiększyć. To nałóżcie pomadkę jasną na środek ust i dzięki temu zobaczycie, jak Wasze usta będą wyglądały pięknie. Sprawdźcie sobie w ogóle zdjęcia Kim Kardashian, ponieważ ona właśnie w ten specyficzny sposób maluje usta, że najpierw nakłada coś ciemniejszego na zewnętrzne partie ust i dopiero potem wypełnia czymś jaśniejszym środek i wygląda to najpiękniej na świecie. Ja po prostu nie umiem się bez tego umalować. Zawsze mam masę pytań pod moimi komentarzami, pod moimi filmami, jakie usta mam, czyli na przykład jeżeli gdzieś tam coś tam Wam odpowiem, to i tak pytacie, jakie są usta i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że każdy, kto zastosuje tą metodę, wygląda po prostu przepięknie, a mało tego, jeżeli chcecie ten efekt jeszcze podkreślić, to nałóżcie cielisty błyszczyk na środkową część ust i wtedy efekt volume gwarantowany. Kochani, to już wszystko na dziś. Ja jak zwykle się nagadałam, ale nie ukrywam, uwielbiam do Was pogadać. Mam nadzieję, że te triki urodowe, które Wam przedstawiłam, na stałe zagoszczą w Waszych rytuałach roku 2020. Napiszcie mi w komentarzach, jakie Wy macie ulubione triki, może i ja z czegoś fajnego skorzystam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, czekam na Wasze kciuki w górę, subskrypcje, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Mua!